Witam, jestem z Barrym Trowerem, znanym brytyjskim fizykiem i ekspertem do spraw broni mikrofalowej, który w trakcie swojej bardzo długiej i zróżnicowanej kariery pracował dla brytyjskiej marynarki i królewskiej mości i dla tajnych służb. Jest on wiodącym ekspertem na świecie do spraw promieniowania mikrofalowego. Dziękuję Barry za tą okazję, że mogę skorzystać z Twojej wielkiej wiedzy, zwłaszcza w zakresie tego, co się dzieje na temat 5G. Żeby przejść od razu do tego pytania, chcę spytać Ciebie następującą rzecz. Rozumiem, że 5G stanowi dla nas znaczący wzrost intensywności przesyłów mikrofalowych w porównaniu z już niebezpiecznymi technologiami 2, 3 i 4G, które wokół nas rozprzestrzeniają pola magnetyczne, elektromagnetycznego smogu. Czy możesz nam wyjaśnić różnicę pomiędzy 3G, 4G, 5G? 5G ma wyższą częstotliwość. Nadajnik jest potrzebny co 150 metrów. Więc w zasadzie na każdym drzewie albo lampie ulicznej. 5G, jak udowodniono w bardzo nieodległej historii, jest bardzo szczególnie niebezpieczne, nawet w okolicach, w których zostało zainstalowane. Jeden raport pokazuje, że około 100 martwych ptaków zostało odnalezionych koło nadajnika, a koło innego nadajnika zdechło bydło. Jest to szczególnie niebezpieczna częstotliwość, dlatego że posiada wysoki rezonans. Mówię przez to, że matematycznie jest to tak złożona rzecz, że nikt właściwie nie jest w stanie przewidzieć, jaką szkodę wytworzy. Nawet ludzie, którzy opracowali tę technologię, nie są w stanie przewidzieć, jaką krzywdę ona wytworzy. Matematycznie rzecz biorąc, to jest koszmar. To, co mnie interesuje, to to, że górna granica skali 5G jest bardzo blisko do częstotliwości nowych broni. Nowa broń istnieje pod nazwą Growler. Może być stosowana z samolotów albo z samochodów. Growler niszczy neurologiczne i fizjologiczne funkcjonowanie ciała bardzo szybko. Jest używane do kontroli tłumu albo jak się ma jakiegoś wroga, to wtedy też. Z jednej strony więc mamy przedstawicieli przemysłu, którzy twierdzą, że nie znaleźli żadnych szkodliwych działań, nie powiedzą, że jest bezpieczne. Z drugiej strony jednak stosowane jest jako broń. I oczywiście te dwa aspekty nie pasują do siebie. Coś nie może być pokazane kobietom ciężarnym i dzieciom i dane im do stosowania, a z drugiej strony stosować te technologie do kontroli tłumów. A powiedzieć ludziom, że inna jest moc tych urządzeń, to jest kompletna bzdura, bo w długim okresie czasu małe dawki mogą być tak samo albo bardziej szkodliwe niż w krótkim okresie czasu wysokie dawki. Więc 5G to koszmar, który już teraz, jak widzimy, 70% mniej upraw owoców mamy 60% spadku liczebności owadów, zapylaczy. Już teraz są podejrzenia, że to zabija bydło i ptaki. Głównym problemem jednak, tak jak ja to postrzegam, to nie tylko z 5G, ale z poprzednimi G też. Natomiast 5G będzie bardzo zaostrzać problemy, ponieważ już się wmiesza w Wi-Fi
Wi-Fi jest znanym, udowodnionym i używanym sposobem jako broń. Częstotliwość ta używana jest jako broń. Jest to dosyć długie pytanie, ale ono jest bardzo ważne dla Polski. Na chwilę pomińmy temat broni. Problem, jaki ja widzę w związku z Polską i krajami, które mają dużo lasów, jest następujący. Jest dobrze udokumentowane i znane, zwłaszcza połączenie 5G z Wi-Fi, ale Wi-Fi już samo. Natomiast 5G tylko zaostrzy problemy, więc wiadomo już, jest to udokumentowane, że w przeciągu 3 pokoleń u ludzi tylko 1 na 8 dzieci może się urodzić zdrowe. To są przewidywania. 1 na 8 dzieci, jeśli w ogóle któreś się urodzi zdrowe. Opublikowano również badania, które pokazują, że w zależności od cyklu reprodukcyjnego niektóre gatunki zwierząt i roślin wyginą w ciągu 5 pokoleń. I to jest opublikowana wiedza. Mamy więc zupełne zniszczenie i utratę Polski. Bez cienia wątpliwości jest to udokumentowane, udowodnione. Jednym z głównych dodatkowych problemów, które trwają, to, że ludzie nie doceniają, jak mądre i przydatne są drzewa. Drzewa porozumiewają się między sobą, systemem korzeni w glebie, łączą ze sobą korzenie, pomagają odżywiać siebie wzajemnie. Jeśli jakieś drzewo nie dostaje wystarczająco cukrów, to dostaje pomoc od innych drzew. Pomagają również opanować mikroorganizmy w glebie. Drzewa pochłaniają również wiele dwutlenku węgla z powietrza. I drzewa nie lubią mikrofal. I okazuje się, że odporność drzew natychmiast się zmniejsza po napromieniowaniu ich promieniowaniem mikrofalowym. Wielu osobom to się nie podoba, ale jeśli mamy ryby, które są w wodach lądowych albo w dużych jeziorach, około 70% tych ryb to tak naprawdę żyje dzięki drzewom. Ludziom trudno jest w to uwierzyć, bo drzewa zrzucają liście, które idą, płyną przez strumienie i wpływają do wody. Mikroorganizmy się nimi żywią i one są pożywieniem dla innych mikroorganizmów. I z tej sieci pożywieniowej ryby się również żywią, więc 70% ryb żyje dzięki drzewom. Jak zniszczycie drzewa, zniszczycie ryby i glebę. Ale jest jeszcze gorzej. W czasie długich, gorących okresów letnich drzewa uwalniają cząsteczkę chemiczną, która unosi się w górę. Ona się łączy z wilgocią w powietrzu i tworzy większą cząsteczkę. Dzięki temu kształtują się luźne chmury. Cały las wykonuje ten manewr naraz. Jak się drzewa porozumiewają? Nie jest to znane. Znane i zmierzone natomiast jest to, że w bardzo gorące dni, żeby ochronić się przed przegrzaniem, drzewa uwalniają te cząsteczki i widać takie delikatne chmury nad lasami, dzięki którym cień umożliwia lasowi przetrwanie. Drzewa biorą dwutlenek węgla. Jak zniszczymy drzewa, albo jak spowodujemy, że one zachorują, dodatkowy dwutlenek węgla trafi do wody. Woda ma swoje mikroorganizmy. Kokolite pole. I one
wytwarzają substancję chemiczną. Jest to siarczek dimetylu, który trafia do powietrza. Jest to jedyna substancja na planecie, która znana jest i która jest wykorzystywana do tworzenia chmur. Więc jak idziemy zgodnie z cyklem, to widzimy, że jak zachorują drzewa, a zachorują, zabijemy w ten sposób ryby, kokolite pole, które są bardzo mało tolerancyjne na poziom dwutlenku węgla w wodzie, bo dwutlenek węgla ją zakwasza. Już w tej chwili one są w trakcie wymierania i przez to się zmienia pogoda. Ludzie myślą, że drzewa to tylko drzewa, ale przez narażanie ich na zniszczenie niszczy się ryba, niszczy się ryby, mikrobiologię oceanów i pogody na całej planecie. Jest jeszcze dodatkowa informacja na ten temat, udowodniono i zbadano. I wytłumaczył mi to profesor, który kilka miesięcy temu tutaj siedział na twoim miejscu i tłumaczył mi to, ja nie rozumiałem wcześniej tego. Bakterie i wirusy wydają się fenomenalnie funkcjonować pod mikrofalowym promieniowaniem. One stają się odporne na wszystkie leki, które służą do zabijania ich. Myślą, jesteśmy w zagrożeniu, będziemy się więc szybciej namnażać. On mi opowiedział proces, jaki zachodzi, ale ja nie mam takiej wiedzy, żeby to zrozumieć. W każdym razie one fenomenalnie funkcjonują w takich okolicznościach, kiedy osłabimy drzewa, a macie ogromne lasy w Polsce, wtedy w przeciągu kilku pokoleń stracicie te lasy, ryby, rośliny, owady zapylające i dzieci. Jak zostało udowodnione i jestem w posiadaniu tych dokumentów, możemy się spodziewać, że tylko 1 na 8 dzieci urodzi się zdrowy. Przykro mi jest podawać taką odpowiedź, ale 5G spowoduje, że to wszystko będzie jeszcze bardziej nasilone, ponieważ tak naprawdę to Wi-Fi uruchomiło te procesy. W 1999 roku 375 ogromnych firm zaczęło stosować częstotliwość Wi-Fi, która jest znana jako częstotliwość używana w obronności. Więc mówisz, że jest to narzędzie militarne, jest to broń. Nie da się tego zestawić ze zdrowym stylem życia. To, co mówisz o drzewach, to jest bardzo alarmujące. Przypomniał mi się cytat z Einsteina. Powiedział, że jak stracimy populację pszczół, planeta będzie miała bardzo poważne problemy. I ja widzę tutaj korelację pomiędzy tym, co mówisz na temat insektów. Dwa razy przedstawiałem na festiwalu, który tutaj lokalnie się odbywa, Clusterberry. Dwa razy przedstawiłem wykład na temat środowiska. Jeden z nich dotyczył tego, co już wspomniałem, a drugi dotyczył pszczół. Mój wykład na temat pszczół jest na pendrive'ie, który możecie sobie przekopiować. Jest to dobrze udokumentowane i zrozumiane, że pszczoły umierają z powodu promieniowania mikrofalowego. Słyszeliśmy o wpływie pestycydów na pszczoły, ale nie słyszeliśmy o wpływie mikrofalowania na pszczoły. Dodatkowa informacja na temat drzew to to, że słyszeliśmy ostatnio, że w Anglii, gdzie się próbuje wprowadzić pierwsze eksperymentalne zastosowania 5G na lampach ulicznych w Gates, Bournemouth, w Sheffield, tam
usuwa się drzewa z okolic, gdzie są wieże, ponieważ one mogą zakłócać sygnał. Tak, zgadza się. Są również badania, które pokazują, że owady opuszczają te obszary, nie tylko pszczoły. Mówię o stawonogach, mówię o pigmencie kryptochrom, który stawonogi wykorzystują do nawigacji, do orientacji w terenie. Wszystkie te owady ogólnie są odpowiedzialne za zapylanie 80% pożywienia na Ziemi, a my je po prostu wyniszczamy. Te informacje są tak ekstremalne, głębokie i bardzo ważne. Mam nadzieję, że osoby, które słuchają i oglądają tego nagrania, zrobią to co najmniej dwukrotnie, żeby były w stanie zrozumieć naprawdę poziom znaczenia, poziom tego, jak bardzo ważne są rzeczy, które omawiasz. Rozumiem, że 5G funkcjonuje na frekwencjach, na częstotliwościach milimetrowych. Czy 5G może być wykorzystywane dokładnie do namierzania i szkodzenia precyzyjnie namierzonym osobom, budynkom? Czy można wykorzystywać 5G jako broń elektronową przeciwko populacji? Tak, można, ale nie trzeba, bo i tak ten efekt zostanie uzyskany. Problem leży tylko w tym, że cała żyjąca, żywa materia, każda komórka w każdym żyjącym stworzeniu na planecie wytwarza swoje małe fale wokół siebie. Trudno jest to zrozumieć ludziom, ale każda komórka w naszym ciele jest w stanie porozumiewać się z każdą inną komórką w ciele. Całe ciało jest jednym miejscem wielkiego gadania i elementy się w nim porozumiewają przez cały czas. U osoby dorosłej występuje około 10,5 tysiąca struktur biologicznych, które się ze sobą porozumiewają. Wytwarzamy pole czy pola dookoła swojego ciała. Są osoby, które twierdzą, że są w stanie widzieć takie pole. Ja wierzę, że są w stanie. I jeżeli ktoś chce zobaczyć, przekonać się, jakie jest to pole, jest to bardzo łatwe. Wszystkie żywe organizmy to mają. Wystarczy wziąć dwa jajka, położyć na błyszczącej powierzchni i zatknąć je końcami. Jeżeli wtedy, kiedy się dotykają, trzeba jedno odwrócić i zobaczycie, że się odpychają, bo pola albo się przyciągają, albo odpychają i każdy żywy element ma takie pole. Mikrofale przyjdą i zakłócą to pole. To jest jedno działanie mikrofal. Drugi efekt, to jest to, z czym ja miałem do czynienia w czasie zimnej wojny, to były częstotliwości pulsacji. Istnieją zegary w naszym ciele. Ogólnie one są kontrolowane przez podwzgórze. Są zegary, które monitorują różne części ciała i regulują hormony i różne inne rzeczy. Mamy również struktury, które są drobnymi cząsteczkami, które drgają. Kiedy dostają się do nich mikrofale, częstotliwości pulsu mogą zmienić funkcjonowanie tych zegarów i mogą zmienić poziom hormonów lub innych parametrów w ciele. Mogą również, słowo na to jest rezonans, mogą spowodować rezonans, czyli drgania własne w innych częściach ciała. Istnieją drgania własne cyklotronowe i okołodobowe. Można
nimi manipulować ich wielkością. Kiedy organ, narząd, na przykład serce rośnie, kiedy urośnie do konkretnego rozmiaru, spotka, jakby dorośnie do pewnych fal. I to tak jak ma się krążek, który się kręci i się go popycha. Tak jak spinner, albo jak ktoś się huśta na huśtawce i nogami reguluje to, żeby się dalej huśtać. Fale mikrofalowe mogą to zrobić zegarom biologicznym i narządom wewnętrznym, spowodować ich nieprawidłowe funkcjonowanie i brak równowagi. Można powiększać i pomniejszać te parametry w miarę jak komórka, organ zmienia swoją wielkość. Wiemy dzisiaj, że kobiety mają 13 okołodobowych częstotliwości innych niż kobiet, więc może się zdarzyć tak, że kobieta siedzi w pokoju i mówi: mam jakieś wrażenia dziwne, słuchowe, jakieś głosy mówią, albo moje serce bije nieregularnie, coś jest nie w porządku, a mężczyzna może powiedzieć: nie wygłupia się, idź do lekarza. Ale tak naprawdę ona może wychwytywać te częstotliwości. Albo dziecko. A najbardziej wrażliwą istotą ludzką jest embrion, jest płód w czasie pierwszych 8 tygodni ciąży. Jest wtedy bardzo wrażliwy. Kiedy rozmawiałem ze szpiegami w czasie zimnej wojny, w trakcie tego czasu, kiedy tym się zajmowałem, sporządziłem listę prawdopodobnie 30-40 częstotliwości, które wtedy były znane i wykorzystywane w czasie zimnej wojny, głównie przez Sowietów i Amerykanów, chociaż my również to robiliśmy, po to, żeby spowodować raka, choroby neurologiczne, doprowadzić ludzi do popełnienia samobójstwa, spowodować raka piersi, różne rzeczy. Miałem listę 30 lub 40 częstotliwości pulsacji, które spisywałem z rozmów ze szpiegami, które powodowały 50-60 neurologicznych i fizjologicznych chorób śmiertelnych. Wiele osób opublikowało badania na ten temat. Ja publikowałem na temat częstotliwości pulsacji. Obecnie wydaje mi się, że na takiej liście jest 750 częstotliwości pulsacji, a 5G znacznie zwiększy ich liczbę. Ale nie chodzi o to, że to jest do wyboru 750 różnych jednostek. To jest 750 do 750 silnia. Oznacza to, że można mieć efekty choroby numer 1 razy efekty choroby numer 2, numer 3, aż do 750 choroby. Niektóre osoby, które są wrażliwe na elektromagnetyczne pola, odczują to natychmiast. Ich objawy są dokładnie takie same, jak zatrucie ołowiem albo arszenikiem. Człowiek naprawdę chce się tylko położyć i umrzeć, to wszystko. Człowiek nie ma energii, żeby się poruszyć. I możliwe jest zmienienie ludzkiej struktury neurologicznej i doprowadzenie ludzi do samobójstwa. I tak się dzieje. A zależy od tego, jakiej częstotliwości pulsacji nadajniki używają, to wokół tych nadajników ludzie popełniają samobójstwa na skalę masową na przykład, albo występuje 8 różnych nowotworów dookoła innego nadajnika. Wiele różnych objawów, które wszystkie są dobrze znane i przewidywalne. Natomiast dla przemysłu z różnych powodów ten przemysł jest w tej chwili wart 17 kwintylionów dolarów i im się opłaca stracić zyskać tyle pieniędzy
nawet kosztem śmierci 60% ludzkości. Widziałem dokumenty przedstawicieli przemysłu, w których było napisane, że ludzie naprawdę muszą być okłamani, chociaż tam były troszeczkę inne słowa użyte. Wybieramy poziom bezpieczeństwa, którego nie da się zakwestionować w sądzie po tym, jak ludzie będą umierać. I cytuję, jest to po to, żeby ochronić wynik biznesowy, czyli zysk. Uszkodzenia płodów, poronienia, problemy, wszelkiego rodzaju choroby, to już się dzieje. Mam dokumenty, które są nadal tajne, które mówią, że wszystko jest po to, żeby ochronić biznes, żeby ochronić ten przemysł. Jadwiga Łopata, która jest z nami dzisiaj, i ja bardzo byliśmy zaangażowani w Polsce w 2002 do 2006 roku, żeby ochronić kraj przed genetycznie modyfikowanymi organizmami. Przeprowadziliśmy kampanię, w ramach której w każdym województwie w kraju, każde województwo ogłosiło, że chce być strefą wolną od GMO i udało nam się to zrobić. Wszyscy wojewodzi przedstawili swoje deklaracje premierowi w 2006 roku i Polska była pierwszym krajem, w którym zabroniono GMO, ale słyszę od Ciebie teraz dokładnie to samo przesłanie, które słyszeliśmy na temat GMO, że jest to potencjalnie bardzo dochodowe, opatentowany sposób tego, żeby zawładnąć innymi krajami i żeby zdominować rynek. I jest to coś, co jest zupełnie naturalną formą. Więc żeby pociągnąć temat dalej, czy jest możliwe wygenerowanie sztucznej epidemii dzięki 5G? Jest to doskonałe pytanie. Kiedy rozmawiam z krajami, mówię, i tutaj poruszyłeś kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, dzieje się tak nie na całym świecie. Podejrzewam, że na podstawie moich podróży, że 58% planety w tej chwili podejmuje działania, żeby uniknąć takiego rozwoju sytuacji. Kiedy rozmawiam z królami i przywódcami krajów, przez kilka ostatnich lat 17 krajów zaczęło bardzo poważne działania po to, żeby uniknąć takiego stanu. 42% planety, według tego, co ja wiem, nie podejmuje tego. Oni to z kolei 5G instalują i bardzo silnie, bardzo duża presja jest na to, żeby technologia 5G była instalowana wszędzie, w przedszkolach, w szkołach, w biurach, w mieszkaniach, wszędzie. Nie da się tego ograniczyć, nie da się wnieść skargi, to po prostu rośnie na 42% ziemi, więc jest brak równowagi tutaj. Jak powiedziałem już, co jest odpowiedzią na Twoje pytanie, kiedy się patrzy na badania, a wiemy, że macica pochłania 20% promieniowania więcej niż całe ciało z powodu wyższej zawartości wody. I wiemy, że w macicy może dojść do 40% więcej uszkodzeń. Wiemy, że w macicy nie ma białka 53 i jądrowego kompleksu porowego i nie ma tam układu odpornościowego, który mają ludzie dorośli jako system obronny. Wiemy, że w ciągu 15 dni w macicy komórki mogą być tak zaprogramowane, że rozwinie się nowotwór. Wiemy, że mikropromieniowanie może rozwinąć nowotwór.
Wiemy również, że grasica przez pierwszych 8 tygodni życia płodowego może być zniszczona, a ona jest potrzebna po to, żeby się rozwinął układ odpornościowy dziecka aż do okresu dorastania. Wiemy to z badań, z publikacji naukowych. Ja widziałem publikacje, widziałem takie publikacje wiele lat temu już. Czytałem takie opracowanie, które pokazywało, że kobiety, które były narażone na dozę promieniowania, którą zwykły przedszkolak może dzisiaj pochłaniać, to były pracowniczki szpitala, które obsługiwały urządzenie do diatermii. To urządzenie było rozregulowane i pracowniczki szpitala właśnie tego 47,7% z nich miało poronienia w ciągu pierwszych 7 tygodni ciąży. 47,7 dorosłych miało poronienia w ciągu pierwszych 7 tygodni ciąży. Wiedząc, że dzieci mogą pochłonąć więcej promieniowania niż dorośli, ponieważ są mniejsze, są bliżej tej długości fali. Jak policzymy, to 47% może stać się 67,7% dzieci, które rodzą się z wadami, z upośledzeniami. To jest promieniowanie z tła, które jest wszędzie. To było opublikowane po raz pierwszy przez Światową Organizację Zdrowia, a ostatnio Europejska Akademia Medycyny Sądowej opublikowała dane, w których podawała, że ten procent wynosi 48, czyli 48% dzieci może się rodzić z wadami. Jeśli dodamy do tego, przepraszam, 48% dorosłych, a do tego trzeba dodać 20% więcej ze względu na to, że to są dzieci, więc daje to razem rezultat, że jedno dziecko na 8 będzie rodziło się zdrowe w ciągu 50-60 lat następnych. Nie chodzi nie tylko o dzieci, ale o wszystkie ssaki, ponieważ my mamy wszyscy taki sam kod genetyczny. Wszystkie żywe istoty mają taki sam kod genetyczny złożony z 4 substancji. Więc każde drzewo, każde źdźbło trawy może odczytać naszą sekwencję DNA. Wszyscy mamy wbudowany w siebie ten sam język. Wszystkie ssaki na tym ucierpią. Więc 42% świata, tam gdzie się forsuje 5G, mimo że te badania naukowe są do udowodnienia, są powtarzalne, udokumentowane, było to zaplanowane już dawno, zwłaszcza wasza duża konferencja w Warszawie, która do tej pory jest tajna, w 1973 roku w Warszawie, gdzie 300 stron zawierało około 98 czy 88 kategorii chorób. Już wtedy, w 1973 roku, przewidziano, że wasz kraj zostanie zniszczony mikrofalami. Jest znany mechanizm, efekty, szkodliwość i teraz z wielką presją wdraża się to z różnych powodów. Ja nie jestem politykiem, a wasi politycy nie wiedzą tego, bo oni nie mają dostępu do dokumentów, o których ja mówię. Nawet premierzy nie mają dostępu do dokumentów, które istnieją. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest niewiarygodnie szokujące, co mówisz.
Biorąc pod uwagę to, co właśnie wspomniałeś, jak w 1973 roku w Warszawie odbyła się konferencja na wysokim szczeblu, z której dokumenty nigdy nie zostały opublikowane, ale zawierały informacje, że Polska będzie za jakiś czas zgładzona za pomocą Wi-Fi i technologii mikrofalowej. Czy masz w związku z tym przesłanie dla rządu, dla premiera, dla ludzi w Polsce, dla ludzi, którzy chcieliby to powstrzymać? A rząd może o tym nic nie wiedzieć. Przesłanie ma dwie części. Chciałbym być tą osobą, która była wystarczająco mądra, żeby to wymyślić, ale nie byłem. Byłem kiedyś gościem pewnego króla przez 2 dni. Był to bardzo mądry człowiek, który miał wyższe wykształcenie z prawa międzynarodowego i o tym wszystkim rozmawialiśmy. Powiedział mi, że za 50 czy 60 lat on utraci w swoim kraju zdolność do życia tego kraju przez te właśnie procesy. Powiedział, że Barry, za 50-60 lat ja utracę zdolność do życia mojego kraju. To będzie utracone. Powiedział również, dał mi swój osobisty numer telefonu. Powiedział mi tak, jeśli będziesz rozmawiał z innymi królami albo przywódcami, premierami, możesz dać mój osobisty numer telefonu. Powiem im, co się dzieje i jakie są konsekwencje tego, jeśli będą nadal wpuszczali te mikrofale. Powiem, jak król królowi, jeśli ktoś wykręci ten numer, ja odbiorę telefon. To jest jedna rzecz. Biorę ze sobą ten numer telefonu wszędzie, gdzie jeżdżę, ale daję go tylko liderom ludzi. Druga sprawa to to, że kiedy jadę do jakiegoś kraju, mówię tak: przyprowadźcie najlepszych przeciwników moich, ludzi, którzy twierdzą, że się mylę, nieważne ilu ich będzie. Przyprowadźcie na najlepszych naukowców, kogokolwiek. Niech spotkają się ze mną twarzą w twarz i wytłumaczą mi, dlaczego się mylę. To jest moje przesłanie. Jeżeli myślicie, że się mylę, zaproście mnie do swojego kraju. Zbierzcie swoich ekspertów i niech powiedzą mi, dlaczego ja się mylę, i pozwólcie, że ja przedstawię dokumenty i udowodnię, dlaczego mam rację. Nie muszę tego udowadniać. Mogę wskazać na wasze szkoły, przedszkola, na wasze społeczeństwo i powiedzieć: tam macie dowód. Po prostu. Przesłanie jest bardzo proste. 58% około planety podejmuje działania, żeby uniknąć 5G, a 52% nie. Teraz macie wybór, gdzie będziecie, w której z tych grup. Jeśli chcecie, żebym przyjechał do waszego kraju, przyjadę, pracuję bezpłatnie, nie przyjmuję prezentów, nie mam nic do zyskania, właściwie wszystko mogę stracić, ponieważ rzeczywiście nie lubię podróżować. Więc przyjadę do waszego kraju, przedstawię wam dowody i wtedy możecie zdecydować. Możecie spotkać mnie z dowolnymi przeciwnikami, jakimi chcecie, ale ja udowodnię, że mam rację. Mam tajne dokumenty rządowe i położę je na stole. Wspomniałeś wielokrotnie już do tej pory, że te informacje są opublikowane. Te informacje zostały opublikowane. Myślę, że nasi widzowie z pewnością chcieliby wiedzieć, jak można dostać dostęp do tych informacji, gdzie je znaleźć, poza tym, że ty możesz o nich mówić.
Gdzie są te dokumenty, które twierdzą, że od lat 50. ta wiedza tam jest? Czy one są wszystkie ściśle tajne? Tak, są ściśle tajne. One zostały opublikowane w ramach struktur rządowych, do których miałem dostęp, wśród ludzi, z którymi rozumiałem. Mam taką zasadę. Odpowiadam na wszelkie pytania naukowe. Można mi zadać pytanie i poprosić o dowody. To nie jest problemem. Nie powiem natomiast, który rząd, który król, które państwo, w jakim byłem. I nie odpowiem na pytanie, o czym rozmawialiśmy, na jakie pytania odpowiedziałem. Jeśli ktoś by mnie spytał, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, to powiem, że jest to poufne, ale mogę rozmawiać na temat danego kraju. Więc te dokumenty zostały opublikowane w krajach, w których byłem, ale z powodów bezpieczeństwa najprawdopodobniej one są utrzymywane jako ściśle tajne i pewnie kraje chcą uniknąć konfliktów dyplomatycznych. Co ja daję przywódcom krajów i co oni z tym robią, to jest właśnie ta kwestia. Przynajmniej niektórzy wierzą, że 5G zostało opracowane w Izraelu, choć nie ma to wielkiego znaczenia gdzie. Natomiast rząd Izraela nie będzie wdrażał tej technologii w Izraelu. Będą mieli raczej wersję światłowodową, która będzie kontrolowana tylko przez rząd izraelski i firmy izraelskie, gdzie nie będzie w ogóle zewnętrznych firm. Po pierwsze, czy myślisz, że tak jest? I po drugie, czy światłowód oznacza, że populacja będzie ochroniona przed niebezpieczeństwem, jakie się wiąże z 5G? Tak, nie wiem, czy w Izraelu będzie 5G. Wiem z kolei z publikacji w międzynarodowych czasopismach i w Otwartym Sądzie, że w Izraelu są bardzo ścisłe formy ochrony przedszkoli, szkół, placów zabaw, bibliotek. Forsowane są tam bardzo ścisłe środki ochronne, żeby chronić populację. Wiem to również dlatego, że dostarczałem dowodów właśnie do tych działań. Nie tylko ja, nie jestem najmądrzejszą osobą na świecie. Wiem też, że strażacy w Kalifornii, ustawa 649, oni zostali zwolnieni z ekspozycji na 5G. Zostało przeprowadzone badanie wśród wszystkich służb, wśród personelu zajmującego się ratowaniem życia i tam, podobnie jak w wojsku, dużo stosowało się promieniowania mikrofalowego i badanie pokazało, że każdy strażak w tym obszarze badanym w Kalifornii, każdy rozwinął w jakiejś formie chorobę neurologiczną albo onkologiczną. Kiedy 5G się pojawiło, oni zostali zwolnieni z tego dodatkowego narażenia na 5G, żeby ich już bardziej nie krzywdzić. Jest to wiadome, że wśród personelu, który zajmuje się ratowaniem życia, te dane są na pendrive, który wam daję. Wojskowi muszą tego używać i cierpieć, i chorować. Nie mówi się im o tym. W tych dokumentach to jest powiedziane również. W miejscu, gdzie jest napisane, trzeba ochronić interesy biznesowe, jest również zdanie, które mówi, że wojskowi nie mogą o tym wiedzieć. Oni są utrzymywani w kompletnej niewiedzy, dlatego też wiele problemów psychologicznych
wśród żołnierzy istnieje. Oni są bardzo narażeni na to. Wiem, że strażacy są zwolnieni z tej ekspozycji na 5G. Są inne kraje, które bardzo silnie walczą przeciwko 5G. Natomiast światłowód. Powiem Wam, że całe to zniszczenie i narażenie życia nie jest potrzebne. Wystarczyłoby użyć światłowód, który będzie prowadził od źródła aż do użytkownika. Nadal można mieć wszystkie smartfony, telefony komórkowe, wszystko co chcemy, Wi-Fi i tak dalej. Tylko będzie sygnał przesyłany przez światłowód. Ale no, z dwóch powodów, które jestem w stanie zrozumieć, czemu tak nie jest. Ponieważ by to pewnie zmniejszyło 17 kwintylionów dolarów zysku. Albo ktoś ma interes w tym, żeby dokładnie jakiś konkretny kraj zniszczyć z powodów politycznych czy innych. Natomiast niepotrzebne są mikrofale w powietrzu. Wystarczą światłowody od użytkownika do źródła. Mogą być mikrofale w powietrzu w sposób bezpieczny, bo można używać bezpiecznych częstotliwości. Jak się ma telefony komórkowe i używa się ich do tego, do czego zostały pierwotnie zaprojektowane, jeżeli ktoś zostanie przygnieciony przez traktor, który się przewrócił, bierze telefon i dzwoni po pomoc. Jeżeli gdzieś na pustkowiu komuś się zepsuje samochód w zimną pogodę, bierzemy telefon i dzwonimy po pomoc. Jak się korzysta z telefonów komórkowych w sytuacji zagrożenia życia, to jest doskonały wynalazek, spełni swoją funkcję idealnie i nie wytworzy nikomu żadnego ryzyka dla żadnej formy życia. I niepotrzebna byłaby nawet jedna trylionowa, kwintylionowa ilości mikrofal, jakie mamy w tej chwili w powietrzu. To byłoby tak bezpieczne, jak przejście przez ulicę. Możemy mieć, co chcemy. I możemy mieć to w okolicznościach bezpiecznych. Dlaczego tak nie jest? O to trzeba spytać ludzi, którzy podejmują decyzje. Kiedy człowiek podróżuje, albo nawet po prostu jest gdzieś w mieście, widzi osoby, jak nerwowo posługują się swoimi komórkami, swoimi smartfonami, co tam mają, tabletami. Tak jakby gdyby stracili te urządzenia, spanikowaliby kompletnie. Sugeruję więc, że mamy do czynienia z pewną epidemią. Ludzie stali się kompletnie uzależnieni od tego sprzętu. To bardzo dobre pytanie. I mamy tutaj dwie odpowiedzi. Po pierwsze, zbadano w autobusach, w publicznym transporcie, że tam narażenie na częstotliwości jest przekroczone o 3000. I pomyślcie o kierowcy, o dzieciach, o kobietach w ciąży. Niektóre te przejazdy transportem miejskim są długie. To jest zupełnie niedobrze. Jakie była druga część pytania? Wiadomym jest, że już od czasów zimnej wojny, kiedy ja byłem w to zaangażowany, wiadomym jest, chociaż w miarę jak czas upływa, pojawiają się szczegóły. Wiedzieliśmy, co się stanie, ale nie wiedzieliśmy dlaczego, ale teraz czytam na temat budowy mózgu i wiemy już dlaczego. To Was zaskoczy, że zjawisko, o którym mówię, to w zasadzie zostało opublikowane w roku 64 przed Chrystusem. Nie jest to nic nowego. W 64 roku przed Chrystusem
Grek, który mieszkał w Egipcie, Klaudiusz Ptolomeusz, był bardzo znanym naukowcem. Jego praca nadal jest wykorzystywana do tej pory. On odkrył, że kiedy się podgrzeje metale albo różne substancje, promieniowanie, które z tego jest wytwarzane, takie samo jak promieniowanie słoneczne, jeżeli się zbuduje wypełnione koło i wywierci w nim otwory i postawi człowieka przed nim, po zakręceniu takim kołem przy różnych prędkościach tych obrotów, można spowodować, że ten człowiek będzie albo pijany, albo śpiący, albo wściekły, albo będzie się zachowywał głupio. I już wtedy wiedziano, że promieniowanie, które przez fotony trafia do oczu, spowoduje różne odczucia. Naukowiec, chyba z Uniwersytetu Yale, który pojechał do Hiszpanii, nazywał się José Delgado, pracował nad tym i opracował te impulsy. Powiedział, że dowolny nastrój, dowolne zachowanie, czy mogłoby, można by je wywołać. On był w stanie spowodować, że kobiety zaczną się, będą w nastroju romantycznym, seksualnym. Można, był w stanie wywołać agresję seksualną. Nawet jak się ogląda telewizję, pojawiają się ostrzeżenia, które mówią, że jeżeli ktoś ma światłoczułą padaczkę, nie powinien tego oglądać, ponieważ z powodu pętli zwrotnej w mózgu sekwencja światła może wywołać atak padaczki. Można więc spowodować powstawanie substancji chemicznych w mózgu właśnie tymi impulsami elektromagnetycznymi, przez ich konkretne częstotliwości pulsacji. Te cząsteczki, które się wytwarza w mózgu, one dają takie same efekty. To nie są te same cząsteczki, ale wytwarzają te same efekty, co morfina, marihuana. Po to, żeby człowiek odczuł głód, pragnienie. Nie mam na myśli tego, że ktoś chce zjeść kanapkę, tylko po prostu obrabuje bank, żeby dostać jedzenie. Agresję seksualną, koszmary, halucynacje, tendencje samobójcze. Telefony mogą to wywołać. Jak widzicie, ludzie stają się uzależnieni od telefonów. Taki sam efekt wywołuje marihuana albo morfina. Widać to podczas skanowania czynności mózgu. Ludzie odbierają telefon i otrzymują w mózgu odczucie przyjemności. Odkładają telefon i nieświadomie pomyślą sobie: muszę zadzwonić. Potrzebuje się napić, potrzebuje zapalić. To jest to samo. I łatwo wpadają w uzależnienia wtedy, więc jednym z problemów, które teraz mamy, to to, że smartfony teraz są w użyciu dzieci, które są bardzo wrażliwe na uzależnienie się od tego. Psychiatrzy opisują przypadki, że kiedy się chce ograniczyć dzieciom użytkowanie telefonu albo zabrać telefon. Jeden psychiatra powiedział, że dziecko powiedziało rodzicom, co zostało opublikowane w Scientific American Mind, dziecko powiedziało rodzicom i miało naprawdę to na myśli, to była nastolatka: jeżeli dotkniecie mój telefon, obydwoje was zabiję, jak będziecie spać. Inna dziewczyna uderzyła matkę w twarz, kiedy matka chciała odebrać jej telefon. I w takim stanie są dzieci. One są naprawdę uzależnione. To tak jak dać dzieciom marihuanę, alkohol i papierosy i powiedzieć: korzystaj sobie przez wiele lat, a nagle chcemy to zabrać? Nie da się.
Jest to jeden z problemów, to dlatego że dorośli i dzieci chemicznie, mówiąc z poziomu chemii mózgu, są uzależnieni. A ta wiedza jest dostępna już od roku 64 przed Chrystusem i wykorzystywana przez przemysł zbrojeniowy do tego, żeby ludzie popełniali samobójstwa, mieli depresję, żeby po prostu kontrolować umysły ludzi. Dobrze wiadomo już o tych wszystkich mechanizmach. Jest to zupełnie kluczowa informacja. Też zadam pytanie na ten temat. 5G, jak się mówi, wykorzystuje te same technologie, które wykorzystuje amerykański rząd do kontroli tłumów. Kiedy ludzie, tak jak teraz, coraz bardziej się sprzeciwiają rządom, jest to szczególnie ważne. 5G jest trochę ponad górną, jeszcze raz, 78 GHz to jest górna częstotliwość 5G, a Growler ma około 90 GHz, a jeśli chodzi o mózg i jego elektronikę, to tak naprawdę nie ma różnicy. Growler, znam wyniki testów, były przeprowadzane na ludziach z jednostek specjalnych i oni zostali po prostu sprowadzeni na kolana w ciągu sekund. On służy do kontroli tłumów, powoduje bardzo poważne uszkodzenia neurologiczne i fizjologiczne, mogą być trwałe, mogą wywoływać raka, uszkodzenia mózgu. Jest to broń. Więc jeżeli tu jest to używane jako broń, obniżanie trochę częstotliwości nie oznacza, że to jest bezpieczne. Nie da się używać tej samej technologii w dwóch zastosowaniach. Po prostu efekty będą uzyskane później, przy niższych dawkach. Więc growler jest znany, może być nadawany z samolotów, z samochodów, z samolotów. Jest najnowszym sposobem kontroli tłumów. Plan wdrożenia 5G w najbliższych 2 latach do 2020 roku. Jest to zatytułowane Starlink. Elon Musk, który również opracowuje samochody elektroniczne, elektryczne, on założył konsorcjum wielkich firm, chce wystrzelić na orbitę w ciągu 2 lat około 2000 satelitów na orbitę, które pokryją całą planetę. I tak jak oni mówią, każdy centymetr kwadratowy Ziemi będzie pod działaniem i administracją tych satelit, tak żeby każde miejsce na Ziemi było dostępne do zbierania informacji i powodowania różnych skutków. Poza zanieczyszczeniem środowiska spowodowanym wystrzeleniem tak dużej ilości satelit, o co chodzi z tymi satelitami? Dlaczego one są ważne w kontekście 5G? Tymi, które będą instalowane jako urządzenia na lampach, na drzewach i tak dalej. Jaką rolę odgrywają satelity? Jak są połączone z tym? Jest to dość techniczne pytanie, ale ważne, żeby to zrozumieć. Po pierwsze, to nie chodzi o 20 tysięcy, może 20 tysięcy satelit, ale rzeczywista liczba nadajników, które tam będą nad nami, to jest około 250 000. To są satelity, które będą na różnych wysokościach, niżej, wyżej, drony, które będą zasilane słońcem i będą się poruszały dookoła, oraz balony. Rozmawiałem z wojskowymi na ten temat. Ich ilość przekracza 250 000. Kraje, które zezwolą na to, żeby te instalacje były nad nimi, w tych krajach ludzie operujący z satelitami będą w stanie kontrolować ludzi, monitorować
każdy ułamek danych przesyłany w ramach tego kraju i nie będzie ani jednej osoby, ani organizacji, nawet rządu, która będzie w stanie utrzymać tajemnicę. Nie będzie już żadnych tajemnic. Można namierzyć dowolny blok, osobę, miasto. Działalność sportową, rządową, można kontrolować procesy myślowe i informacje mogą być sprzedawane tym, którzy chcą je kupować. Bardzo wiele osób chce kupować tajemnicy. Jest dużo firm zajmujących się reklamowaniem produktów i im również można sprzedawać takie informacje. Więc wszystko, co można wymyślić, będzie do wykorzystania. Jak już to się znajdzie w powietrzu, jeśli 5G jest na latarni, można się wspiąć i to wyłączyć. Jeśli jest na dużej wieży, można tą wieżę przewrócić, tak się dzieje w pewnych krajach. Ale jeśli jest na satelicie, jak się dowiemy, gdzie jest? Jak wyśledzić drona czy balona? Jak ją zneutralizować? Jak odciąć sygnał? To tak jakbyśmy mieli do czynienia z telewizją satelitarną. Jak pokryć tak duży obszar? Jeśli chcemy zablokować te fale, jak to zrobić? Po tym, jak już zostaną wystrzelone, tam zostają. Ktokolwiek będzie to kontrolował, będzie miał absolutną, pełną kontrolę nad krajem. Boeing, Google i Virgin Airlines Richarda Bransona. To są tylko trzy firmy z 20-składowego konsorcjum, które pompują w to pieniądze. Tak, i jedna rzecz to to, że ludzie, którzy to robią, być może są niewinni. Na przykład, możemy kupić telefon komórkowy i firma, która nam go sprzedaje, może być uczciwą firmą, a to, czego nie wiedzą, to to, że aż w 30 krajach są robione komponenty do tego telefonu. W jednym z nich może zostać wmontowany mechanizm, który będzie uruchamiał podsłuchiwania wszystkich rozmów i w sposób niewykrywalny. A ktoś inny zamontuje urządzenie, które spowoduje, że nasz telefon się porozumiewa z innymi telefonami. Więc możemy mieć w telefonie włącznik. Bransonowi można powiedzieć, robimy to i to, pomagamy ludzkości. Ale ci, którzy to robią, powiedzą, no dobrze, ale dodamy również to i to. I będziemy w stanie to aktywować z innego satelity. Nawet nie będziesz wiedział, że tam jest, jak działa, że jest aktywowane. I ludzie z telefonami komórkowymi pewnie nie wiedzą, że nawet jak telefon jest wyłączony, da się go aktywować, jeśli ma kamerę. Ktoś może podsłuchiwać i oglądać, co się dzieje. To było zaprojektowane do podsłuchiwania bankierów, bankowców. Teraz, kiedy bankowcy mają spotkania, wszystkie telefony komórkowe są zamykane w sejfie. Ale kiedyś, kiedy w tych kręgach odbywały się spotkania, można było nie tylko widzieć, kto mówi, tak samo w parlamentach, w czasie spotkań Komisji Obrony, można było słuchać przez telefony, które były wyłączone i wychwytywać sygnały z pozostałych telefonów. I są urządzenia, które pozwalają na wykorzystanie telefonów jako nadajników bez wiedzy użytkownika. Więc można nadać informację, ona dostanie się, skorzysta z baterii i zostanie przesłana dalej, przekazana. Można to wmontować i wykorzystywać. Świat przestępczy, z którym miałem dużo do czynienia, nie tylko z tego korzysta. Już nawet upublicznia to, że jest to bardzo dobra forma
do szantażowania ludzi. Ludziom się mówi na przykład, ostatnio hakerzy ukradli dane medyczne i powiedzieli, opublikujemy je w internecie. Ludzie z AIDS, ludzie z psychologicznymi problemami. Opublikujemy to wszystko, chyba że nam zapłacicie tyle i tyle. Ostatnio były strony internetowe, na których ludzie wysyłali informacje, jakie mają preferencje seksualne. Oni również byli szantażowani. Inne strony, na przykład banku. W zeszłym tygodniu powiedziano, upublicznimy szczegóły bankowe wszystkich, chyba że zapłacicie. Jak się ma do tego dostęp, to już jest nieograniczone. A najgorsze są smart mierniki. Smart meters, czyli inteligentne mierniki, ponieważ one dostarczają ogrom informacji od każdego, z całego świata, z całego regionu, z miejsc, gdzie ludzie żyją. Można odczytać nawet, kiedy ktoś wchodzi się załatwić w toalecie i nawet słuchać. Wykorzystywane jest więc i może być wykorzystywane jako broń, może być wykorzystywane do szantażu, do przestępstw, do celów obronnych innych krajów, a już kiedy działa, jesteśmy już wtedy naprawdę zdani na łaskę i niełaskę osób, które to operują. Natomiast ludzie, którzy wysyłają te urządzenia na orbitę, mogą być niewinni i nawet nie wiedzieć, co robią. Ale kiedy już to zainstalują, tracą kontrolę. Czy możesz nam powiedzieć przynajmniej część nazw krajów, które nie chcą 5G? Jest to bardzo ciekawy punkt, dlatego że jeżeli świat będzie podzielony pomiędzy tych, którzy chcą i którzy nie chcą, to ci, którzy nie chcą, oni już mają bardzo dobre dowody na poparcie tego, że nie chcą 5G, więc mogliby przekonać tych, którzy się wahają. Jest to ciekawe. Przez ostatnich 17 wizyt. Tak naprawdę często, kiedy jadę do jakiegoś kraju, często spotykam lidera innego kraju również. I ostatnich 17 przywódców, z jakimi ja się spotkałem, miałem informację zwrotną od nich. Pytali, jak to powstrzymać, co z tym zrobić. Ostatnich 17 krajów aktywnie podejmuje działania, żeby powstrzymać 5G. Trzeba zrozumieć, że nawet królowie są często bezbronni wobec przemysłu. Oni często są udziałowcami. Jak się jest z rodziny królewskiej i ktoś przychodzi do kraju i mówi, a to jest bezpieczne, a ty dzięki temu zarobisz 100 miliardów, podpisz tutaj. To państwa nie zdają sobie sprawy. I to jest doskonałe pytanie. Bo przedstawiciele tych państw nie zdają sobie sprawy z tego, że kiedy składają podpis, potwierdzają, że kiedy się zdecydują ten system wyrzucić ze swojego kraju, będą płacić firmie cały zysk, cały przypływ zysku, jaki firma miałaby, gdyby prowadziła tę działalność nadal. I to jest ta dziura prawna, ta luka prawna. Więc słyszałem od przywódców, tak, możemy ten system zastopować i wycofać go, ale musielibyśmy nadal płacić tym firmom cały zysk, jaki by uzyskiwały, gdyby prowadziły tam działalność. Ale mówię, że to nie jest faktycznie prawda, ponieważ kiedy ktoś został oszukany, ma możliwości wycofać się ze współpracy, dlatego że był, nie miał realnych, rzetelnych dokumentów. Teraz liderzy krajów wiedzą o wszystkich szkodliwych działaniach. Są dokumenty, tak jak z tej konferencji w Warszawie i inne dokumenty,
Więc w wielu krajach, w których byłem, liderzy konsultują się z prawnikami i zdają sobie sprawę z tego, że padli ofiarami oszustwa. Jeżeli ktoś by przyszedł i powiedział, zamierzamy zniszczyć twój kraj, tylko jedno na osiem dzieci urodzi się zdrowe, nie będziecie mieć jedzenia ani bydła. Nikt wtedy nie podpisze takiego kontraktu. Więc tak, to było zrobione na podstawie kłamstwa. Patrząc teraz na to w sposób prawny i działając krokami, mówią, to usuwamy, ponieważ oszukaliście nas. Nie da się wszystkiego wyrzucić, ale to, co się da zrobić, to zacząć od przedszkoli, żłobków, bo poziomy bezpieczeństwa mają zastosowanie tylko do dorosłych. Tego też nie mówią. Więc jeżeli poziom bezpieczeństwa odnosi się tylko do dorosłych, mamy wszelkie podstawy, żeby usunąć te instalacje z szpitali, szkół, przedszkoli. Chronimy seniorów, chronimy dzieci. I jeszcze, czego nie robi przemysł? Powinni na danym obszarze zbadać, ile jest osób wrażliwych i ile jest dzieci. I w przepisach jest powiedziane, że przemysł musi podjąć szczególne działania, żeby ochronić te osoby. I jeśli to wiemy, jeśli zaczniemy wywierać presję, powiemy, odpuśćcie trochę z tych 17 kwintylionów i naprawcie i zastosujcie światłowód. Będziemy chętnie korzystać z tego, co nam dajecie. A ja wiem, że jeden z profesorów, prawnik z imienia i nazwiska pozwał jednego człowieka, jednego przywódcę przed sąd za ludobójstwo, bo bez wątpienia konsekwencje będą bardziej poważne niż epidemie w XVII wieku i wcześniejsze. To będzie gorsze ludobójstwo niż te plagi razem wzięte. Znam profesora, który udał się do Sądu Światowego razem z innymi 5 profesorami, żeby to powstrzymać właśnie w oparciu o zarzuty o ludobójstwo. To jest ludobójstwo. Podejmowane są kroki do tego, żeby z imienia i nazwiska oskarżać konkretne osoby. Czy ja mogę wymienić 17 krajów? Nie, nie mogę, ponieważ to były prywatne rozmowy. I oni teraz są w trakcie podejmowania działań prawnych. Gdybym wymienił te państwa, natychmiast prawnicy przemysłu zjawiliby się tam i monitorowali wszystko, co robią, a przemysł ma bardzo dobrych prawników. Byłem w jednej sprawie sądowej. Pierwszy Land Rover, który podjechał, był pełen prawników w białych perukach, a drugi był pełen ludzi, którzy nieśli ich dokumenty. Oni się zjawili po prostu z wielkim zapleczem prawnym. Więc tak, w tych 17 krajach podejmowane są działania, można podejmować działania, można wygrać. Potrzebny jest zespół bardzo dobrych prawników i potrzebne są dokumenty, które ja mam. Myślę, że zbliżamy się do końca tej sesji. Miałem pytanie, na które już pewnie
Padła odpowiedź, ale chcę wrócić do niego. Jest ono oparte na zeznaniach, które przedstawiłeś w rejonowym sądzie w stanie Oregon jakiś czas temu. Skopiowałem te zeznania, ponieważ uważam, że są tak interesujące. Przeczytam, co wtedy powiedziałeś. Zgodnie z moją wiedzą, to jest to, co zeznałeś przed sądem. Zgodnie z moją wiedzą, choroba spowodowana falami radiowymi albo mikrofalami znana jest od sierpnia 1932 roku z objawami takimi jak wyczerpanie organizmu, przewlekłe zmęczenie, niespokojny sen, bóle głowy, nietolerancje, brak odporności na infekcje. To było znane w sierpniu 1932 roku. Słuchajcie uważnie, dlatego że to dokładnie te objawy opisują ludzie, którzy nam wysyłają informacje na ten temat w Polsce i w Anglii. W 1971 roku amerykański Instytut Badawczy NMRI opublikował 2300 badań naukowych, w których była lista ponad 120 upośledzeń i chorób przypisywanych częstotliwościom radiowym i promieniowaniu radiowym mikrofalowemu. I zgodnie z ustawą na temat wolności informacji, zgodnie z dokumentami z tajnych służb, wynika, że, i tu cytuję, jeżeli zachodnie zaawansowane cywilizacyjnie kraje będą surowe we wdrażaniu ścisłych zasad dotyczących funkcjonowania, to stracimy pieniądze. Jeżeli zachodnie zaawansowane kraje będą surowe we wdrażaniu surowych ograniczeń do tych technologii, będzie to miało niekorzystny wpływ na biznesowy wynik i na funkcjonowanie służb wojskowych. Dokładnie tak. Co potem się stało? Było tak, że doradcy naukowi potrzebowali mieć ustalony pewien poziom mikrofalowania, który będzie bezpieczny, nie będzie można pójść do sądu z tym. Więc zwrócili się do człowieka, który był o nazwisku Schwann albo Schwann, naukowca. I on ustawił w 1953 roku i wrócono do tych badań, żeby ustanowić dopuszczalny próg promieniowania. I w 42% planety, w tym w Polsce, to jest część planety, która umiera w tej chwili, zastosowano tylko tą jedną zasadę bezpieczeństwa. Większość Europy, Australia, Kanada, Nowa Zelandia. W Kanadzie teraz zmieniono, ale większość Europy, Australia i Kanada. Powiedziano tak. Jest to jedyna zasada bezpieczeństwa i naprawdę trzeba się postarać, żeby w to uwierzyć. Jeżeli ktoś nie czuje się zbyt ciepło, po 6 minutach uznane jest, że technologia jest bezpieczna dla wszystkich przez cały czas narażenia, przez całe życie na dowolny poziom częstotliwości. Czyli jeżeli przez 6 minut nie zrobi się komuś zbyt ciepło, uznaje się, że technologia jest bezpieczna. Pomyślcie o tym. W klasie szkolnej jest pełno Wi-Fi i jeżeli dzieci nie powiedzą, że to Wi-Fi sprawia, że one się czują zbyt ciepło, jest im zbyt ciepło, więc przez 6 minut ubiega ten moment, kiedy mogą zgłosić i wtedy do końca życia przez całą edukację, uniwersytet, uznaje się, że jest to dla nich bezpieczne. Ale to, co jest naprawdę sprytne, to to, że mikrofale, tak jak kuchenki mikrofalowe, one gotują od środka na zewnątrz. Nasze mózgi nie mają czujników ciepła w środku. Mają je tylko na zewnątrz. Ciało ma czujniki ciepła na zewnątrz, a mikrofale idą do środka. Powiedziano więc, jeżeli nie czujecie, że jest wam zbyt ciepło przez
6 minut, jeśli nie czujecie tego tymi sensorami, których nie macie, uznaje się, że technologia jest na całe życie bezpieczna. Innymi słowy, to co zrobiono, ustalono poziom bezpieczeństwa, którego nigdy nie da się podważyć w sądzie. A kiedy ktoś podpisuje zgodę na to, żeby ta technologia była w kraju, w danym kraju, zgadza się na ten poziom bezpieczeństwa. A już wcześniej wiedziano, że to nie jest bezpieczne, nie tylko dla dzieci, dla starszych osób. To jest luka prawna. To jest poziom bezpieczeństwa i to wszystko. Powiedziałeś dalej, że po to, żeby ochronić zyski przemysłu oraz funkcje wojskowe oraz żeby uniknąć spraw sądowych zakładanych przez pracowników wojska, trzeba ograniczyć te poziomy bezpieczeństwa do poziomów wojskowych. Rząd, który ustalił te poziomy bezpieczeństwa, do tej pory się wypiera, że jest jakiekolwiek zagrożenie przez działanie podtermalne. Czy możesz wyjaśnić różnicę między termalne a poniżej progu termalnego? Jest promieniowanie jonizujące i niejonizujące. Jonizujące promienie gamma, rentgenowskie, to jest ten koniec spektrum. Niejonizujące, wtedy patrzymy po prostu na mikrofale. Nietermalne oznacza sytuację, kiedy nie podgrzewa się, pomyślę chwilkę, 1 kg masy ciała przez 6 minut, gdzie nie następuje wzrost temperatury o 1 stopień. Kiedy ludzie trzymają swoje telefony komórkowe koło głowy, mówią, że telefon się nagrzewa. Jak to się ma do takich oddziaływań? Mówimy o napromieniowaniu całego ciała, ale różne obszary ciała mają różne poziomy termalne. Kiedy przykładamy telefon do ucha i w ucho robi się nam ciepło, właściwie, żeby pokazać, jak niebezpieczne to oddziaływanie termiczne czy podtermiczne jest, wszystkie telefony komórkowe, wszystkie nadajniki, transmitery wojskowe, wszystkie, to wszystko jest na poziomie podtermalnym, więc nic z tych urządzeń żadne nie powinno podgrzać kilograma masy ciała w ciągu 6 minut o 1 stopień. Co jednak nie zostało powiedziane, to to, że kiedy przykładamy telefon do ucha i spójrzcie, jak zobaczymy, jakie informacje instrukcji użytkowania znajdują się na temat bezpieczeństwa, to znajdziemy tam napisane nie trzymać w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Kiedy robi nam się ciepło w ucho, wiadomym jest już od dawna, że kiedy podgrzewamy skórę o 0,6 stopnia, co jest około połową stopnia, kiedy komórki się podgrzewają o pół stopnia, ujawniają się komórki białkowe, które reagują na szok termiczny. Komórki zdają sobie sprawę z tego, że są w niebezpieczeństwie i robią takie obramowanie czy rusztowanie po to, żeby się chronić. Ale chronią w ten sposób też komórki rakowe. Więc kiedy przekraczamy tę granicę 0,6, możemy zatrzymać ciało w procesach wykrywania komórek nowotworowych i zaburzamy również metabolizm komórkowy. Białka odpowiedzialne za działanie w czasie tego szoku temperaturowego to są tak zwane białka opiekuńcze i one
mają dużą rolę do odegrania. Więc kiedy zaczyna nam się podgrzewać ucho, to i tak cierpimy na tym. Chciałbym teraz ostatnich 5 lub 10 minut spędzić rozmawiając o pozytywnych aspektach, jak ludzie mogą współdziałać, żeby oczyścić planetę z tego horroru, z tego procesu ludobójstwa. Jak możemy wspólnie pracować po to, żeby zapewnić rozwiązanie tego problemu. Ten problem jest ekstremalny. Kiedy my z Jadwigą pracowaliśmy nad problemem GMO, myśleliśmy, że to był najgorszy problem. Z pewnością był bardzo poważny, jeśli chodzi o łańcuch pożywienia, ale ten problem również będzie dotyczył naszego pożywienia, królestwa zwierząt, królestwa roślin. Wszystko jest zagrożone, więc jak to powstrzymać? Rozwój tych wydarzeń, które noszą znamiona ludobójstwa i zabójstwa naszej ekosfery. Łatwiej to powiedzieć niż zrobić, ale musimy stawić czoła i teraz opowiedzieć się przeciwko najbardziej potężnemu biznesowi, jaki ta planeta kiedykolwiek miała i znała. Tak naprawdę jest to tak potężny przemysł, że może kupować rządy. Istnieje sposób na to, żeby kontrolować to. Trzeba z powietrza usunąć tak dużo mikrofal, jak się da. Wszystko może działać na światłowodach. Mogą być kafejki, transport, gdzie podłączamy się do światłowodu. Biblioteki ze światłowodem, szkoły, domy. Więc zdemontujemy, zabierzemy mikrofale i pozostawimy je tylko do takiego użytku, dla jakiego one były na początku wymyślone. Wtedy nie będzie problemu, ale w tej chwili dzieci i ludzie są chemicznie uzależnieni od swoich telefonów komórkowych i oni będą niszczyć planetę, na której żyją. Potrzebna jest kompletna reedukacja, system oduczania i uczenia ludzi. W niektórych krajach dzieje się to, że są wyznaczane białe strefy. Są one teraz częścią krajów i tam nie może występować żadne promieniowanie mikrofalowe. I ludzie mogą mieszkać w takich białych strefach. Mogą hodować swoje własne pożywienie i robić to, co uważają. Dojdziemy do punktu przesilenia, tak jak z paleniem papierosów na przykład. Można okłamywać pewną ilość ludzi przez pewien czas, a potem już się to nie da, zwłaszcza kiedy będzie dużo pogrzebów, szczególnie dzieci. Ktoś powie, ok, już zarobiliśmy tyle pieniędzy na tym, ile się dało i już teraz musimy zarabiać na nowym systemie. I pracują teraz nad systemem opartym na świetle. Więc zamiast mikrofal będą się komunikować światłem. Widziałem demonstrację takich systemów w 1982 roku. Więc oni będą ciągnąć ten projekt tak długo, jak będą na nim zarabiać. A to, że ludzie umierają, to w ogóle dla nich nie ma znaczenia. Może za 10, za 15 lat będą wszędzie światłowody i będzie światło zamiast mikrofal albo różne częstotliwości światła. Teraz oni udoskonalają te technologie. I w tych czasach, w przyszłości ludzie powiedzą sobie, jak to możliwe, że im się udało
uniknąć odpowiedzialności za to, że przez tak długi czas zabijali ludzi mikrofalami. Tak samo jak udało im się tak długo kontynuować palenie papierosów, kiedy wiedziano już w 1599 roku, że palenie powoduje raka, albo dodawanie ołowiu do benzyny. To biznesy, przedstawiciele przemysłu, którzy mówią, zarobimy z tego tak dużo jak się da, a jeżeli ktoś musi przy tym umrzeć, nieważne, tak się zarabia pieniądze, szkoda, no ale tak jest. Możecie nas pozwać przed sądem, ale jesteśmy nie do pokonania i już. Ale na końcu tego tunelu jest światło. To się nie będzie trwało, dlatego że nawet ludzie, którzy zarabiają te kwintyliony, będą chcieli gdzieś żyć. I nadejdzie czas, kiedy oni zatrzymają to i pozbędą się mikrofal, będą używać światła, światłowodów. Będziemy mieć nowe pokolenia dzieci, które nie są chemicznie uzależnione od technologii. Właśnie warto powiedzieć teraz, że w jednym kraju, nie powiem w którym, ale jest taki kraj, który otworzył kliniki po to, żeby odtruć dzieci z zatrucia powodowanego przez smartfony, tak żeby dzieci były z powrotem normalne, więc na świecie jest duży kraj i kliniki są wszędzie na tym, w tym obszarze. Więc odtruwa się teraz dzieci i to już się zaczęło. Wiem, że w innych krajach ogranicza się dostęp dzieci do takich urządzeń, więc dopiero dzieci będą mogły używać w pewnym wieku i pod nadzorem. W innych częściach świata, na przykład w Europie, w te kraje, które nie posłuchały o mądrych ludzi, tam gdzie przedstawiciele przemysłu i 5G po prostu sieją spustoszeni i szaleją po kraju, kiedy już to wszystko jest zainstalowane, to tam zostanie tak długo, jak przemysł będzie chciał to mieć. That's just unfortunate as far as the industry goes. Okay. Now I really think that this. Myślę, że to bardzo dobrze podsumowuje naszą rozmowę. Wiem tylko, że ci z nas, którzy pracują i żyją z tym wymiarem duchowym, muszą mieć świadomość, że wymiar duchowy łączy się ze światłem, nie łączy się z mikrofalami. Wymiar duchowy ma do czynienia z fotonami, z naturalną formą energii tła. Chciałbym skończyć taką jedną myślą właśnie natury duchowej. W trakcie jednej ze spraw sądowych, w czasie przerwy na lunch, poszedłem do pubu, wypiłem sobie kawę czy Guinnessa, zjadłem kanapkę. Podszedł do mnie przedstawiciel strony przeciwnej, czyli przemysłu. Siadł przy mnie i powiedział, wie pan, że pan przegra. Powiedziałem, taka jest tendencja, że przegrywam, ponieważ nie mam tej wiedzy prawnej i nie mam ekspertyzy sądowej, prawnej, a w tamtym kraju nie wolno było używać zdrowia jako powodu, dla którego można by powstrzymać aplikację czy wdrażanie technologii. On powiedział mi, przegra pan, na co stwierdziłem ok, ale i tak spróbuję. Czy odpowie mi pan na jedno pytanie, spytałem. I powiedziałem, ja jestem przygotowany, że kiedy przejdę na drugą stronę życia i stanę twarzą w twarz przed tamtym sądem. Jestem przygotowany na to, żeby powiedzieć, przegrałem, ale próbowałem. Nie byłem wystarczająco dobry, ale pan z drugiej strony, pan robi to, mając całą swoją wiedzę. Pójdzie pan do tego, co jest po tym życiu. Tam nikomu nie zaimponuje, jaki pan ma jacht, dom, bank, konto w banku. Co powie pan? Jedno zdanie, które
Przedstawi Pan wtedy. Ja mogę tam stać jako przegrany. Powiem, że próbowałem. A co Pan powie? Niech mi Pan teraz przytoczy. Tam nie ma kłamstw, bo tam wszystko jest otwarte i widoczne. Przed tymi sędziami, co Pan powie na uzasadnienie ludobójstwa? Pomyślał o tym, nie odpowiedział, odszedł i wygrał. I to również powiedziałbym decydentom w Polsce. Pewnego dnia staniecie przed swoim sądem, sądzeni o ludobójstwo. Barry, to jest bardzo odpowiednie zakończenie naszej rozmowy. Nie będę nic chciał dodać do tego, powiem tylko tysiącom, mam nadzieję milionom osobom, które będą oglądały ten program, że jest to ekstremalnie ważne. Dowiedzieliśmy się informacji, które pewnie przez kilka dni będziemy przetwarzać sobie i przyswajać. Co zrobimy wszystko, co trzeba, żeby ocalić Polskę i świat, a będziesz miał w tym duży udział, że dałeś nam tę wiedzę i tę energię. Za to Ci dziękuję.